Jeżeli to nagranie okaże się moim ostatnim, będzie znaczyło, że zginąłem, filmując jedną z najbardziej niezwykłych operacji wojskowych naszych czasów. Co najmniej 6 połączonych dywizji uderzeniowych koalicji uczestniczyło w oblężeniu Moskwy. Chińczycy przegrupowują siły, starając się wysłać posiłki. Koalicja może jedynie liczyć, że nie dotrą na czas. Chciałbym przekazać swojej rodzinie, gdziekolwiek jest, że nie minął dzień, kiedy o was nie myślałem. Właśnie wyruszam z bezdomnymi psami. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Nadaję na żywo z zachodniego frontu, na którym wojska koalicji kontynuują oblężenie stolicy Rosji. Przebyliśmy 2000 kilometrów, nieustannie walcząc. Teraz stoimy na progu Moskwy. Bój był zaciekły. Rosjanie zgotowali nam ten sam los, co wszystkim dotychczasowym najeźdźcom. Rzucili do boju wszystko, co można sobie wyobrazić. Wojsko nie wykazało ani cienia wahania. Za potwierdzenie tych słów niech wystarczy obłok w kształcie grzyba unoszący się na horyzoncie. Nawet ludność cywilna... Jasna cholera, ale blisko. Szlak by to trafił. No dobrze, panowie. Teraz nasza pora. Chcecie pożegnać Ruski? Chcecie rozdzielić sojusz? No to macie okazję, więc słuchajcie. Brejlej, Mikowski, weźcie 12 ludzi i wracajcie na wschodni most. Tak jest. Panowie, o tym dniu będzie się pisać książki. Zadbajmy, aby bezdomne psy trafiły na okładki. Zrozumiano? A jest! Racja! Okej, zobaczymy się po drugiej stronie. Bezdomne psy, nadszedł czas, byście dołączyli do oblężenia Moskwy. Waszym pierwszym celem będzie zabezpieczenie dwóch pozycji, których będziecie mogli użyć jako baz wypadowych. W jednej znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, które musimy zniszczyć, a następną stanowi okupowany przez wroga plac. Do dyspozycji macie każdy rodzaj broni z naszego arsenału, więc mądrze z niego korzystajcie. Zrozumiano, będziecie z nas dumni. Do roboty, psy! Uwaga, psy! Urządzenia wskazują na sporą aktywność w grodach przed nami! No dalej, pokażcie co potraficie! Co to za jedni? Rzucają się jak dzikie zwierzęta! Wróg zalewa was pospolitym ruszeniem. Zwykłymi cywilami, którym ktoś dał broń i kazał się bić. Taktyka rodem z dawnej Rosji. Nie zasługują na los, jak im zgotowano, ale i tak są niebezpieczni. Czerwone gwiazdy ustawiły stanowisko łączności przed wami. Musicie je zniszczyć. Bezdomne psy, musicie oczyścić ten plac. Zlikwidujcie wszystkich wrogów w okolicy.
zabezpieczony. Ostrzelać ich! Ruszajcie do następnego celu! Przeciwpancerni po lewej! Zrozumiałem, jestem w drodze! Napotkaliśmy więcej cywilów. Jasna cholera, czerwona gwiazda nie cofnie się przed niczym. Przyjąłem. Jak już mówiłem, nie my pierwsi próbujemy zdobyć Moskwę, strzelając do uzbrojonych cywili. Róbcie, co do was należy. Uciekają! Czas przesunąć front! Szlak! Ktoś spuścił ze słyszy psy wojny! Zniszczenie stanowiska łączności. Dobrze jak na początek. Teraz czas na drugą fazę. Musimy zabezpieczyć jeden z pobliskich mostów i dotrzeć do centrum miasta. Póki co wojska koalicji nie zdołały przebić się przez linię obrony. Liczę, że zmienicie ten stan rzeczy. Bezdomne psy, przed wami most! Strzelają tu do nas! Jeśli mamy wsparcie powietrzne, teraz jest dobry moment, by je wezwać! Thank you.
Dowództwo, umocniliśmy pozycję na moście. Przeprawiamy się na drugą stronę. Potwierdzam, most zabezpieczony. Dobra robota. Przyszła pora ostatecznego natarcia na budynki dwóch głównych ministerstw rosyjskiego rządu. Jeżeli je zajmiecie, hierarchia władzy w Rosji runie na łeb, na szyję. Waszym celem jest Ministerstwo Informacji, zajmujące się łącznością między dywizjami Czerwonej Gwiazdy oraz Ministerstwo Obrony, które nadzoruje siły zbrojne. Będą to najlepiej bronione cele, przed jakimi do tej pory stanęliście. Powodzenia! Zrozumiano, będziecie z nas dumni. Do roboty, psy! Bezdomne psy zbliżają się do Ministerstwa Obrony. Jeżeli premier Frankow w ogóle jest w mieście, to najpewniej właśnie tam. Sierżancie, ten wielki, paskudny budynek to zapewne nasz cel. Nagle zostałeś architektem, Riley? Zamknij się i prowadź pierwsze natarcie! Inaczej mi ludzi nie potracić! Niech ktoś wyśle przodem sondę! W porządku, ruszajmy do następnego celu. Idźcie na wyższe piętra i oczyśćcie to miejsce! Widzę ich! Spuśćmy im łoma! Yeah.
Próbujcie szybem windy. Wygląda na to, że to jedyna droga na górę. Dotarliśmy pod Ministerstwo Informacji! Potwierdźcie! Potwierdzam, przed wami Ministerstwo Informacji. Na dachu stoją dwa talerze satelitarne, które musicie zniszczyć. Przyjąłem. Zbierać się, psy! Idziemy posprzątać! Nalot precyzyjny.
bzdury, które puszczali z węzła informacyjnego na przedmieścia. Tak, pewnie stąd je nadają. Musimy zniszczyć aparaturę łącznościową! Będą jej bronić! Zabezpieczone. Dowództwo potwierdza, że łączność Czerwonej Gwiazdy ucichła. Doskonała robota, psy. Ministerstwa padły. Moskwa padła. Chwila. Thompson, zbierz ludzi i ruszajcie na rynek. Dostaliśmy meldunek o posiłkach Czerwonej Gwiazdy zalewających miasto. Zrozumiano? Do roboty, psy! Co u diabła? Zdobyliśmy ministerstwa, więc o co chodzi?
Zamknij się i ruszaj! Nieważne, czy to misja samobójcza Czerwonej Gwiazdy, czy jakiś większy plan. Leć na plac i przygotuj się do ataku. Uwaga, żołnierze! Wrogowie zmierzają w waszym kierunku. Okopać się i utrzymać pozycję. Rozstawcie karabiny i zabezpieczcie teren. Świetnie! Dodatkowa broń się przyda.
się wam, żołnierze, już pod wszystkim. Siły wroga wycofują się, a Moskwa jest pod kontrolą koalicji. Otrzymujemy raporty o oddziałach Czerwonej Gwiazdy wycofujących się w całym regionie. Właśnie zamiatamy. Kilka samotnych ognisk oporu tu i tam, ale zaraz je zgasimy. To co teraz, skoro już po wszystkim? Po wszystkim? To jeszcze nie koniec. Już dochodzą nas słuchy, że Rosjanie formują rząd na wygnaniu, a Chińczycy gromadzą siły na granicach. Ty, Princeton, zawsze swoje, że źle i niedobrze. Dalsze konflikty. Tylko tego możemy być w przyszłości pewni. To jeszcze nie koniec, nawet nie początek końca. Być może tylko kupiliśmy trochę czasu. Czasu dla tych w domu, którzy szukają odpowiedzi. Wodór, fuzja, coś nowego, kto wie. Ale zawsze jest nadzieja. Nadzieja na zagojenie starych ran, na nowy początek. Pewnego dnia wojna się skończy. Miejmy nadzieję, że ci, którzy przeżyją, czegoś się nauczą i nie popełnią tych samych błędów. Zaczną od nowa. Chciałbym tego doczekać. Naprawdę.